Moi drodzy, dzisiejsza usługa to właściwie jest historia kilku miesięcy, odkąd w tej kwestii gdzieś co jakiś czas moje serce było poruszane. I ciągle, kiedy myślałem o tej dzisiejszej usłudze, ciągle nie miałem przekonania, że to już teraz trzeba wygłosić. Jakoś to nie mogło mi się poskładać wszystko razem, ale w ostatnim tygodniu Duch Święty bardzo mnie dotknął mego serca i myślę, że to jest ten dzisiejszy czas na to słowo, dlatego zachęcam was, abyście słuchali uważnie i dla siebie tego poselstwa, ponieważ wierzę, że Duch Święty chce dzisiaj poruszyć serce każdego z nas. Tematem usługi jest to, abyśmy zwrócili uwagę na swój fundament, na moment swojego nawrócenia. Moi drodzy, Bożym zamierzeniem dla naszego nowego życia, tak uczy Pismo Święte, jest życie w mocy Ducha Świętego. Amen? Zgadzamy się z tym. Jest życie, które panuje nad grzechem, ma zwycięstwo nad okolicznościami. Jest to życie pełne pokoju i radości. Prawdę mówię? Tak właśnie jest. Biblia tak uczy. Znamy te obietnice, zgadzamy się, jak słychać, z tymi obietnicami. Często je wyznajemy. Ale z drugiej strony, kiedy obserwuję życie wierzących, czasami mam w swoim sercu pewne pytania, z którymi muszę się zmierzyć, które są trudne. I wierzę też, że to są pytania wielu z nas. One gdzieś przychodzą do naszych serc. Dlaczego tak jest, że niektórzy chrześcijanie, pomimo deklarowanego swego nowego narodzenia, nadal prowadzą życie pełne kompromisu, kompromisu ze światem, nieraz z grzechem. Nieraz nawet wydaje się, że gdzieś są w niewoli tego świata. Zapracowani, zabiegani, zaplątani w problemy, zmęczeni. Pytania, które brzmią tak. Skąd biorą się kłopoty z gorliwością dla Pana w naszym życiu? Dlaczego tak jest, że łatwiej jest ostygnąć niż być gorącym? Skąd bierze się nieraz w naszym życiu taka łatwość do kompromisów, łatwość do odpuszczania sobie? I te pytania, te wszystkie rzeczy gdzieś drążyły moje serce, drążą moje serce i wierzę, że Pan dał pewną odpowiedź i też wierzę, że oczywiście to nie jest wyczerpująca jakaś analiza, ale wierzę w to, że to poselstwo ma wielkie dla nas znaczenie. Jeżeli prawdą jest, że zasadniczym elementem budowli jest jej fundament, to czy możemy to twierdzenie odnieść do naszych duchowych fundamentów, do chwili, kiedy my nawróciliśmy się do Jezusa. I wierzę, że kiedy spojrzymy na te fundamenty, łatwiej nam będzie zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda nasze obecne życie chrześcijańskie. Dlatego chciałbym, żeby każdy z was, każdy z nas, siebie nie wyłączam z tego, abyśmy przypatrzyli się naszym duchowym fundamentom i zastanowili się, czy sposób naszego nawrócenia się do Pana może mieć nadal wpływ na nasze obecne życie. Dlatego ten temat wymaga, abyśmy dzisiaj zeszli w głąb swojego serca. Abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu nasze tak serce prześwietlić. Ale wierzę, że będzie to błogosławieństwem dla każdego z nas. Wierzę, że również Duch Święty nam w tym dzisiaj pomoże. Modlimy się kilka chwil. Halleluja. Halleluja. Duchu Święty, tak teraz otwieramy nasze serca. Panie, otwieramy nasze serca przed Tobą, abyś Ty dzisiaj dotykał ich, dotykał je, abyś, Panie, przynosił zachętę, pocieszenie, ale także korektę. Abyś, Panie, otworzył nasze oczy duchowe, Panie, byśmy coś dzisiaj więcej dostrzegli odnośnie naszego życia. Ty, Panie, włożyłeś w serca nasze pragnienie zwycięstwa, radości, pokoju. Ty, Panie, mówisz, że to jest życie dla nas, ale też, Panie, my chcemy tym żyć. Dlatego, Panie, chcemy dzisiaj spojrzeć w głąb naszych serc, aby doświadczyć tego dotknięcia, Panie, aby doświadczyć tej Twojej korekty, jaką dzisiaj masz dla nas przygotowaną. Duchu Święty, modlę się o to, Panie, abyś dotykał każdego serca na tym miejscu w imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym dzisiaj podzielić się pewnym obrazem, właściwie porównać dwie historie wyjścia Izraelitów z niewoli. Jak wiecie, Izraelici byli w Egipcie w niewoli, a później, jakiś czas, dużo później, byli w Babilonie. I chciałbym, żebyśmy porównali te dwa wyjścia jako pewne wzorce albo style upamiętania się człowieka. Chciałbym, żebyśmy je odnieśli do naszego duchowego życia. Prześledzimy więc te obie historie uwolnienia. Historię egipską i babilońską.
I myślę, że kiedy zrozumiemy podobieństwa i różnice, łatwiej nam będzie zrozumieć pewne problemy, z którymi się zmagamy, i nam to pozwoli zrobić kroki do przodu w naszym duchowym rozwoju. A więc kilka na razie takich faktów odnośnie tych wydarzeń. Czy pamiętacie, w jaki sposób Izraelici trafili do Egiptu i do Babilonii? Do Egiptu trafili dobrowolnie, ratując się przed głodem. Właściwie zostali zaproszeni przez Józefa i Faraona, aby schronili się przed głodem, który był na całej ziemi, do Egiptu. A jak trafili do Babilonu? Też pewnie wiemy, że była to kara za odstępstwo, wielowiekowe odstępstwo narodu izraelskiego za ich bezbożność, za to, że opuścili Boga Izraela i zostali tam uprowadzeni, a więc zostali zaprowadzeni wbrew własnej woli. Jeżeli chodzi o czas pobytu, to w Egipcie przebywali 400 lat, w Babilonie 70. Kiedy pomyślimy sobie na temat interwencji, czy powodu interwencji Boga, to widzimy, że do Egiptu Pan przyszedł na skutek wołania ludu będącego w ucisku. Ludu, który był ujarzmiony i prześladowany przez Egipcjan. To była odpowiedź, Boża interwencja. Natomiast w przypadku Babilonu powodem Bożej interwencji była odpowiedź na proroctwo Jeremiasza, które mówiło, że po latach 70 Bóg nawiedzi swój lud i z powrotem sprowadzi go do ziemi Izraela. O tym mówi prorok Daniel chociażby. Jaka była reakcja władców na chęć wyjścia Izraelitów z niewoli? W Egipcie pamiętamy faraona, który 10-krotnie przeciwstawiał się próbie wypuszczenia Izraelitów. Natomiast w przypadku Babilonu król Cyrus dał im swoje błogosławieństwo, przychylność i otworzył im drogę. Nawet zwrócili im wszystkie zagrabione rzeczy z świątyni pańskiej. Zupełnie inne dwie postawy władców. Jaki był sposób wyjścia? Czytamy w Egipcie 10 plag, które otworzyło dopiero drogę do wolności. Egipcjanie doświadczyli sądu i jego bogowie doświadczyli sądu nad sobą. W przypadku Babilonu było to wyjście w pokoju, w poście, w modlitwie, w Bożej ochronie. Kiedy popatrzymy na podróż w obu przypadkach do ziemi obiecanej, to widzimy, że kiedy wychodzili z Egiptu Żydzi, było to droga w narzekaniu, szemraniu, jęczeniu i 10-krotnym wystawieniu Boga na próbę. Tak naprawdę ci ludzie zabrali Egipt w swoich sercach. Ciągle mówili, och, przecież tam było lepiej, przecież tam było lepiej, tam była cebula, tam były groby nawet dla nas przygotowane, tam było super. Jak było w przypadku Babilonu? Oni wyszli w pokoju i Bożej ochronie. Nie było tam żadnych nadprzyrodzonych działań. Być może z wyjątkiem tego, że oto wyszła cała grupa ludzi bez żadnej eskorty wojskowej i prawie 2000 kilometrów przebyli bezpiecznie. Jest to cud Boży, niezwykły cud Boży. I wiecie co? Izraelici, kiedy wychodzili z Babilonu, Babilon zostawili za sobą. Nie zabrali go z sobą. Ile trwał czas wędrówki? Żydzi z Egiptu mieli do pokonania około 400 kilometrów. I oni je przeszli w ciągu 40 lat. Dosyć dużo szli, długo szli. Tamci z Babilonu mieli tak gdzieś pi razy drzwi około 2000 kilometrów, może troszeczkę mniej. I wiecie, ile szli? 4 miesiące. Bardzo szybko przeszli ten dystans. Kto osiągnął cel? Ci, którzy wyszli z Egiptu, z tego pokolenia, które pamiętało przejście przez Morze Czerwone, wędrówka na pustyni, tylko dwóch weszło do ziemi obiecanej. A kiedy czytamy o tych, którzy wyszli z Babilonu, napisane jest, dotarli wszyscy. Ani jeden się nie zgubił. Jaki był stan ziemi, do której szli? Otóż kiedy szli z Egiptu do ziemi obiecanej, Bóg mówił o ziemi w mleko i miód płynącej, ziemi gotowej do zamieszkania, ziemi, która miała płody rolne do dyspozycji. W jakim stanie była ziemia Izraela, kiedy wracali z Babilonu? Była zniszczona, spustoszona, należało wszystko podnieść z ruin i odbudować. Dwa wyjścia. Myślę, że są to bardzo ciekawe porównania, bardzo ciekawe rzeczy. Ale teraz kilka słów, co wydarzyło się w Egipcie. Jaki Egipt miał wpływ na Izraelitów? Tak jak wiecie, po śmierci Józefa i jego braci Izraelici przebywali 400 lat w Egipcie. To jest długi czas. Czas, który sprawił, że całe pokolenia rodziły się i umierały, żyjąc w niewoli.
Dla następnych pokoleń wolność to była abstrakcja. To było coś, czego oni nigdy nie doświadczyli i nie mieli żadnych odniesień. Rodzili się niewolnikami i umierali niewolnikami. Nawet jeśli słyszeli o Bogu Abrahama, nie znali Go. Nie wiedzieli, kim On jest. I co więcej, nawet może jeżeli wiedzieli coś o Bogu, nic z tego faktu dla nich nie płynęło. To nie zmieniało ich sytuacji. Cały czas byli w niewoli. Ich celem było jakoś przeżyć. A więc Izraelici urodzeni w niewoli mieli serca i mentalność niewolników. Jednak Egipt oprócz niewolniczej pracy dawał im coś. Dawał im złudne poczucie bezpieczeństwa. Mieli co jeść, mieli gdzie mieszkać i mieli gdzie umrzeć. I wiecie, w konsekwencji to poczucie bezpieczeństwa było ważniejsze od pragnienia wolności. Przypuszczam, że gdyby nie ucisk Egipcjan, prawdopodobnie oni nigdy by nawet nie pomyśleli o tym, żeby opuszczać Egipt, a to by nie wpadli. I kiedy otrzymali wolność, bali się jej, nie wierzyli Bogu w Jego obietnice. Słuchali historii o ziemi, mlekiem i wodzie płynącej jak jakieś bajki, czegoś, co jest nierealne. O czym oni naprawdę myśleli? Myśleli o Egipcie. To było ich poczucie bezpieczeństwa. A trudy drogi, którą przebywali, sprawiły, że groby w Egipcie były dla nich lepsze niż życie na wolności. Jaka była motywacja zmiany, motywacja do wyjścia? Motywacją było chęć zmiany niewygodnej sytuacji, chęć wyrwania się z jarzma, chęć wyjścia spod władzy Egiptu. Motywacją był też sam Mojżesz. On ich do tego namówił. Wiecie, kiedy oni wychodzili z Egiptu, wcale nie mieli w sercu marzenia, aby służyć Bogu czy tam objąć Kanaan. Chcieli się wyrwać z jarzma Egipcjan. To pokolenie charakteryzował twardy kark i nieskore do zmiany serce. Chcieli służyć Bogu, ale po swojemu. Nie tak, jak Bóg chciał. Wystarczyło kilkadziesiąt dni, aby już pod górą, gdzie na górze był Mojżesz, z Bogiem rozmawiał, aby pod górą zrobiono ośrodek kultu bałwochwalstwa egipskiego. Twardy kark. Później łamanie sabatu, łamanie Bożych przekazań. Później relacje z Moabitkami. Oni chcieli służyć Bogu tak, ale po swojemu. A co wydarzyło się w Babilonie? Izraelici tam przebywali lat 70, ale w ich sercach było ciągle wspomnienie Jeruzalem. Była pamięć o ziemi, o świątyni pańskiej, o ziemi izraelskiej. Jeden z psalmów mówi, że nad rzekami Babilonu śpiewali o czym? O ziemi, o Jeruzalem. Tęskne pieśni o ziemi obiecanej. Tam śpiewali swoje pieśni dla Boga. Oni wiedzieli, dlaczego są w Babilonie. Wiedzieli, że to była kara za odstępstwo, za grzech całego narodu od Boga. Wiecie, kiedy wyszła możliwość, aby wrócić, to z Babilonu wyszli wszyscy, których serca Pan poruszył. Wyszli wszyscy, którzy znali smak wolności i ci, co to pragnienie wolności mieli zaszczepione przez swoich przodków, przez swoich ojców. I chociaż być może ci ludzie tylko słyszeli, co to znaczy być wolnym, co to znaczy posiadać własny kraj, kiedy przyszła okazja i Duch ich poruszył, Duch Pański, skorzystali z niej. Swoje marzenie obrócili w czyn. Kiedy wyruszyli, wiedzieli, że wracają na opustoszałe miejsca, wiedzieli, że wracają w miejsce niebezpieczne, że tam będzie praca przed nimi, muszą coś odbudować, muszą siać, będą się zmagać z wrogami, którzy tam mieszkają. Niezwykła rzecz. Ani razu, w żadnym miejscu nie ma żadnej informacji, że kiedykolwiek, którykolwiek z Izraelitów żałował, że opuścił Babilon. Zupełnie inne serce. Dlaczego? Motywacją ich wyjścia były Boże obietnice, były proroctwa, była pokuta i chęć, aby Bogu służyć tak, jak On tego chce. Zupełnie inna motywacja niż w Egipcie. Okej. W jaki więc teraz sposób możemy odnieść tę historię do naszego życia, do naszego nawrócenia się, do naszego momentu, kiedy my wyszliśmy z niewoli ciemności? I tak roboczo, zupełnie pierwszy raz tak usługuję taki, tym tematem. Też takiego tematu nie słyszałem jeszcze do tej pory. I chciałbym podzielić takie, zrobić takie jakby taki podział na dwie rzeczy. Na nawrócenia typu egipskiego ludzi i nawrócenia typu babilońskiego. A więc ludzie, którzy mają ten typ egipski, ludzie, którzy nawracają się,
To są ci, którzy za motywację do nawrócenia mieli ucisk, mieli jarzmo. Życie ich dobijało. Mieli kłopoty finansowe, kłopoty rodzinne, może jakieś problemy w pracy, może zdrowotne, albo różne nałogi, konflikty z prawem, więzienie i tak dalej. I przyjście do Jezusa w ich przypadku bardzo często miało taki, to miał być sposób, aby z tego się wyrwać. To był sposób na zmianę sytuacji. Czasami takich ludzi słyszałem, wiesz, spróbuję tego, może mi to pomoże. Głosisz Ewangelię, człowiek słucha, co ty mówisz, no tego jeszcze nie próbowałem. Spróbuję, może akurat się uda. To jest ten typ myślenia. A więc bardziej Jezus jest formą szansy na zmianę mojej sytuacji, niż powodem przyjścia do Niego. Jest mi źle i ciężko, chwyca się każdej, jak to się mówi często, tonący brzytwy się chwyta. A więc chwyca się tej brzytwy, jaka by nie była. To są ludzie, których jakiś Mojżesz namówił i pociągnął. A więc słuchaj, no chodź, będzie dobrze, będzie fajnie, zobaczysz, ktoś tam ci mówił i ty mówisz, no być może, no ale on tak mówi, to może, to faktycznie ma rację. Cały czas jest ten taki poziom bardzo ludzki, taki bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej sposób na, niż przyjście do kogoś. I potem, wiecie, w codziennym życiu przychodzą problemy. Dlatego, że motywacją nie było nawiązanie relacji z Panem, ale wyjście ze swoich problemów. I największym problemem ludzi nawróconych w tym stylu egipskim to jest to, że przenoszą z sobą w nowe życie umysł niewolnika. Na czym polega umysł niewolnika? Niewolnik mówi tak, muszę robić dla Faraona. I w starym życiu robiłeś dla Faraona, a w nowym życiu co robisz? Musisz robić dla Boga. Tylko się zmienił Faraon. Mentalność została. Muszę się pomodlić. Muszę czytać Biblię. Muszę iść do kościoła. Muszę być miły. Muszę świadczyć. Muszę. Wiesz, nie chcę mi się za bardzo, ale muszę. No bo co powie nadzorca nowego Faraona, nasz pastor? Zmieniłeś tylko władcę. Mentalność ta sama została. Mentalność niewolników. No bracie, czemu takie są długie nabożeństwa? Skróciłbyś trochę, bo muszę iść do domu. Ja wiem, że to jest dzień pański, ale tylko do 12:00, potem to już nie. Potem jest mój dzień. Byłem u Faraona nowego, oddałem mu chwałę i cześć, załatwiłem sprawę, musiałem to zrobić, ale reszta dnia jest moja. Mentalność niewolników. Wiecie, tacy chrześcijanie są naprawdę biedni. To są ludzie, którzy ciągle myślą, że coś muszą, albo którym czegoś nie wolno. Kiedyś takiego spotkałem człowieka, który mówi tak, co wy macie z tego chrześcijaństwa? Wy nic nie możecie robić. Nie możecie palić, nie możecie pić, nie możecie... Słuchaj, ale ja mówię, to nie tak. My tego nie chcemy robić. Nie, że nie możemy. To jest różnica. Mentalność niewolników. Zakazy i nakazy. I wiecie, nawróceni w takim stylu egipskim w chwilach trud i prób i doświadczeń w swoich sercach od razu widzą Egipt. Tamto przynajmniej mieliśmy trochę cebuli do jedzenia. Tamto przynajmniej było gdzie umrzeć. Tamto przynajmniej, kiedyś to było. I wiecie, Egipt mają w sercach i on ciągle ich nęci, pociąga, budzi w nich miłość i pożądanie pieniędzy, różnych rzeczy. Kilka przykładów takiego myślenia. Otóż jesteś Bożym dzieckiem, nawróconym w stylu egipskim i to, co widzisz wokół siebie, to myślisz tak, Boże, czemu ja nie mam żyć tak jak inni? I widzisz, patrzysz na Egipt jako na taką oazę wolności. Już nie pamiętasz, że byłeś tam zniewolony, że cię grzech niszczył. Na przykład, jeżeli alkohol i używki różne były twoim sposobem na ucieczkę, zapomnienie, to Egipt od razu ci przypomni. Wyluzuj trochę, wypij sobie, zapal sobie, odprężysz się. Tak jak za dawnych dni w Egipcie. Rozumiecie? Mentalność niewolników. Nawet nie wpadniesz na to, żeby szukać pomocy u Pana, bo wykorzystasz stare sposoby, wykorzystasz egipskie sposoby radzenia sobie ze swoimi problemami. Jakie są skutki dla duchowego życia takich ludzi? Jednym ze skutków jest to, że ciągle masz poczucie, że żyjesz na pustyni. Masz poczucie, że ciągle się zmagasz o własnych siłach. Jaki tego jest skutek? Owocuje to w twoim sercu szemraniem, krytykanstwem, narzekaniem. Dokładnie tak się żyje na pustyni. Dzień za gorąco, a w nocy za zimno.
zawsze jest źle. Marny pokarm i lichy pokarm. Nie ma co pić, nie ma co jeść. 40 lat Bóg karmił ich manną, aż w końcu im się znudziła i nazwali to pokarmem lichym i marnym. Rozumiemy to? Życie na pustyni. A więc są chrześcijanie, którzy mają ciągle takie właśnie takie poczucie, jakby żyli na jakiejś pustyni. Ciągle się zmagają. I skutek tego właśnie gorycz w sercu. Inny skutek. Przestajesz odchodzić w Bożym odpocznieniu, a Boże błogosławieństwo i obietnice oglądasz jakby z daleka. Ciągle o nich słyszysz. Ktoś ci mówi, wiesz, Biblia mówi, że będziesz miał pokój, będziesz miał radość, będziesz miał jakieś powodzenie, sukces. Oj, Biblia dużo rzeczy obiecuje, ale dla osób z takim sercem ty to widzisz z daleka. Albo u innych ludzi i wtedy im zazdrościsz. Słyszałem takie kiedyś świadectwo jednego z pastorów. Kiedy się nawrócił, krótko po swoim nawróceniu, był alkoholikiem, miał ciężkie życie. Krótko po swoim nawróceniu zaprosił go jakiś brat z kościoła, bardzo zamożny. I tam postawił mu jakąś kawę czy coś. No i poszedł na chwilkę, bo miał telefon. Na chwilkę wyszedł i ten brat mówi tak. No i tak sobie siedzę w tym jego pałacu. Rozglądam się po tych wszystkich wspaniałych rzeczach. Siedzę na super kanapie i tak sobie myślę. Panie Boże, jak to jest? Ja jestem Twoim dzieckiem i On jest Twoim dzieckiem. On żyje w pałacu, a ja w pomieszczeniu 14 metrów kwadratowych. Jak to jest? I zaczęło w jego sercu przychodzić właśnie narzekanie z jakiejś tam goryczą. I w pewnym momencie Duch Święty mówi tak, słuchaj, gdybym ja tobie dał dzisiaj to, co ty masz, to, co on ma, jeszcze dzisiaj byś mnie zostawił. Rozumiecie? Serce, umysł jeszcze był nieprzemieniony. Wiesz, jeżeli tej sytuacji nie zmienisz, to w końcu czeka cię śmierć na pustyni. Co to znaczy? Nie osiągniesz Bożego celu dla siebie. I chrześcijanin z sercem niewolnika i w niewoli świata może w końcu odpaść i podzielić los bezbożnego świata. Czy Jezus na darmo powiedział, gdzie skarb twój, tam serce twoje? To zawsze skarb ciągnie serce, nie na odwrót. Ale chcę ci powiedzieć, że nawet jeżeli teraz stwierdziłeś, że twoje nawrócenie miało taki charakter egipski, to jest wyjście. Jest szansa, ale o tym za chwilkę. Kilka myśli na temat nawrócenia typu babilońskiego. Ludzie tacy, dla nich motywacją było przede wszystkim szukanie Boga. Są ludzie wśród nas, wielu z nas tutaj takich siedzi, którzy żyli całkiem dobrym życiem w starym swoim życiu, ale mieli pragnienie Pana Boga, aby Go szukać, aby Go znaleźć, aby znaleźć głęboki sens swojego życia. To było coś, co ich tutaj cały czas napędzało. Ci ludzie mieli świadomość, że są grzesznikami, że ponoszą też skutki swoich złych decyzji, że nie mogą z tym sami zerwać i mają w sercu jedno przekonanie, że tylko Jezus może to zmienić. To jest zupełnie inne podejście, że tylko Jezus może zmienić ich życie, ich egoistyczny styl życia, że tylko w nim może być bliska relacja z Bogiem. Albo to są ludzie, którzy zastanawiali się, co będzie z nimi po śmierci. To był powód do tego, żeby przyjść do Boga. A więc podsumowując, celem przyjścia do Jezusa przede wszystkim było nawiązanie z Nim osobistej relacji, bliskiej relacji, a dopiero potem skutkiem tego, owocem tego były inne błogosławieństwa, jak wolność, jak radość, jak pokój. Powodem nie było przyjście po coś, tylko do kogoś. I wiecie, takie nawrócenie jest to skutek poddania się pod działanie Ducha Świętego, który przekonywał nas, przekonuje nas o grzechu, o Bożej sprawiedliwości, o sądzie. I ci ludzie, chociaż wiedzą, że będą trudności z powodu tego, że idą za Jezusem, to jednak mają pewność w Bogu i wierzą w moc Jego Ducha i Jego Słowa. I kiedy przechodzą zmagania, to ostatecznie wierzą, że na końcu jest zwycięstwo. Wierzą, że jest odpocznienie dla Bożego ludu. Gdybyśmy czytali księgi Ezdrasza i Nehemiasza, to zwróćcie uwagę, oni wrócili do ziemi, która była bardzo spustoszona, gdzie były wrogie plemiona, ludzie, którzy przeszkadzali im w odbudowie murów i świątyni, ludzie, którzy knuli różne rzeczy, chcieli wystudzić ich zapał i determinację, ale oni nie odpuścili. Skutek był tego taki, że świątynię odbudowano,
że mury odbudowano, wstawiono bramę do Jerozolimy. W końcu ci przeciwnicy sami stracili ducha, jak mówi Boże Słowo, kiedy zobaczyli, jak Boży lud, pomimo trudności, trwa wiernie przy swoim Bogu. Dlatego osoby nawrócone w tym stylu babilońskim, w codziennym swoim życiu okazują radykalne podejście do grzechu. Nie noszą tego w swoim sercu, tak jak ci z Egiptu. Ciągle Egipt w myślach i w sercu. Ci zostawili Babilon tam, gdzie był. I wiesz, i wtedy dużo łatwiej jest utrzymać gorące serce dla Pana, kiedy jesteś radykalnie skierowany na Niego. To miał chyba Jezus na myśli, kiedy powiedział o przyłożeniu rąk do pługa, aby się wstecznie oglądać. O tym mówił, kiedy powiedział, weź swój krzyż i idź za mną i naśladuj mnie. O tym mówił Paweł, kiedy napisał w swoim słowie, że ci, którzy wierzą w Jezusowi, w Nim mają zawsze zwycięstwo. Dla takich ludzi modlitwa, Słowo Boże, czytanie Bożego Słowa, uwielbianie, społeczność z innymi wierzącymi, to jest okazja do spotkania się razem. Okazja, by spotkać się w radości i miłości. To jest przywilej, zbudowanie i zachęcenie. Dlatego ja lubię tutaj przychodzić i chcę tutaj przychodzić. Nie dlatego, że jestem pastorem. Bo gdybym nie był, też bym przychodził. Bo chcę. Mam nadzieję, że jest takich jeszcze kilka osób, które chcą przychodzić. Już teraz wiesz, jakie masz serce. Z Egiptu czy z Babilonu? Jak tu siedzisz, mówisz, że ja muszę tu być. No, stary, zmień sytuację, zmień myślenie, bo to szkoda na to czasu. Nic nie musisz. Bóg ma synów, nie niewolników. Amen? Tak właśnie jest. To jest możliwość budowania bliskiej relacji z Panem. Dlatego kończąc. Jeżeli sobie uświadomiłeś, że częściej twoje myśli, twoje serce ma takie egipskie podłoże, chcę ci powiedzieć, jest nadzieja dla ciebie. Dzisiaj, od dzisiaj to nie musi mieć na ciebie więcej wpływu. Dlaczego? Biblia mówi, że Pan dał każdemu nowego ducha, dał nowe życie i dlatego dzisiaj możemy coś zrobić. Tak jak mówi Księga Izajasza, 61 rozdział. Możemy dzisiaj ogłaszać w modlitwie wolność naszemu duchowi, abyś już nigdy więcej nie mówił, że musisz coś robić, ale że chcesz to robić. Izajasz 61, 1-2. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana. Gdzie to będziemy robić na końcu? Będziemy ogłaszać rok łaski Pana? Będziemy dziękować Bogu za jeńców wyzwolonych i być może dzisiaj ktoś w nowy sposób coś ujrzał, a więc przejrzał. Wiesz, On nas nabył dla siebie, abyśmy teraz dla Niego żyli. I przełom przyjdzie w twoim życiu, jeżeli poddasz swój umysł pod Jego przemianę. Trzy fragmenty z Biblii. Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie ma tutaj słówka, co musisz. Co jest wolą Bożą, dobre, miłe i doskonałe. Efezjan 4:23 mówi tak. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Drugi Koryntian. Oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To może zrobić. Amen? To możemy zrobić. Zmusić myśli, aby poddały się panowaniu Jezusowi. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, Filipian 4:8. Co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. A więc jeżeli pozwolisz, aby Duch Święty zmieniał twój umysł, to On coś dzisiaj uczyni dla ciebie. Będziesz mógł żyć inaczej. Wejdź w to miejsce, które Bóg ma dla ciebie przewidziane. Życie wolności, w pokoju, w radości, w życiu synów Bożych i Bożych córek, ale nie niewolników wyrwanych z niewoli. Dlatego na koniec zachęcam, aby każdy z nas napełniał się Bożym Słowem, ponieważ to jest jedyny sposób na zmianę naszego myślenia. Napełniaj się Bożym Słowem i Jego obietnicami. Kolosan 3:16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Dlatego prosiłbym teraz o powstanie, grupę o podejście.
I chciałbym, żebyśmy teraz poprosili Ducha Świętego, otworzyli Mu swoje serca, pozwolili Mu, aby w nas działał. A jeżeli cokolwiek zauważyłeś nie tak w swoim życiu, jeżeli zauważyłeś, że czasami masz mentalność jeszcze niewolnika, nie syna, jest czas teraz, abyś to zmienił, abyś to wyznał, abyś ogłosił wolność dla jeńców, abyś ogłosił wolność dla siebie w Jego imieniu. Bóg chce, Jezus chce, abyś żył w wolności dzieci Bożych, abyś uwielbiał Go z serca wolnego i radosnego. Halleluja. Panie, tak teraz modlę się o to, abyś dotykał naszych serc. Być może, Panie, dzisiaj dotykałeś osoby, które wiedzą, że gdzieś ich umysł jest ciągle nieprzemieniony, że ciągle częściej widzą porażki, upadki, słabości, Panie, że ich umysły, Panie, potrzebują odnowienia. Tak modlimy się teraz, Panie, o to, aby Twoja obecność napełniła każdego. Duchu Święty, poddajemy Tobie to zgromadzenie. Panie, mów do serc naszych. Panie, mów do serc naszych. Przekonuj o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Panie, pokazuj nam Bożą miłość. Panie, pokazuj nam Boże pragnienia dla naszego życia. Ja tak dziękuję Ci, na tym miejscu jest Duch Święty, Panie. I tak jak Jezus ogłosił, my również ogłaszamy rok łaski, Panie. Ogłaszamy wolność dla jeńców, Panie. Ogłaszamy ślepym przejrzenie. Panie, ogłaszamy pociechę dla strapionych. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci dzisiaj. Halleluja. Duchu Święty, tam gdzie każdy jest, tam dotykaj serca. Dotykaj serca, Panie. Panie, stwórz nasz serca czyste, Panie. Serca gorące, Panie, dla Ciebie. Halleluja. Jezu, tak chcemy wyznawać, że kochamy, Panie, Ciebie. Dziękować, że do Ciebie należymy. I Panie, dziękuję Ci, że Ty powiedziałeś, że przeszłość w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, Panie, który minął. Dlatego, Panie, daj nam dzisiaj. Daj nam dzisiaj, Panie, odnowienie umysłu. Ojcze, modlę się o to, aby słowo, które będziemy czytać, Panie, w swoich domach, kiedy będziemy się modlić, a dziękuję Ci, że ona to czyni, będzie przemieniało nasze umysły, nasze serca. Halleluja. Panie, dziękuję Ci. Daj nam właściwe motywacje. Nawet jeżeli, Panie, motywacją przyjścia do Ciebie były trudne sytuacje życiowe, okoliczności, Panie, daj nam właściwe teraz motywacje, aby, Panie, służyć dla Ciebie żyć sercem otwartym, wolnym, Panie, radosnym. Halleluja. Panie, poddajemy się Tobie teraz. Duchu Święty, mów do nas. Halleluja, Jezus. Uwielbiamy Ciebie. Halleluja. Podczas tej pieśni uwielbiaj Jezusa. Oddawaj Mu chwałę. Zapraszaj Go do swojego życia, do swojego serca. Niech Duch Święty porządkuje dzisiaj serca nasze. Abyśmy mieli właściwe motywacje, aby Jemu służyć. Aby w nas budził miłość do siebie. Aby pociągał nas, abyśmy byli na ten głos podatni. Aby w żadnym z nas tutaj na tym miejscu nie było twardego karku czy krąbrnych uszu. Panie, poddajemy się Tobie. Prowadź nas. Halleluja, Jezus. O, szekar, szekar.